Nie przyszliśmy tu walczyć z policją! Jak chcą, niech nas zabierają! My przyszliśmy walczyć o swoje! Nie chcą nam dać! Oni chcą pracować, niech pracują! My też chcemy tylko pracować! Zarabiać! Sprzedawać! Produkować! I karmić nasze rodziny! A Kaczyński co robi z Morawieckim? Rolnik codziennie wstaje, żeby dojść krowę o 5 rano. A wy pomagacie Morawieckiemu i Kaczyńskiemu dojść cały ten naród codziennie. Kilka razy. Bo oni ciężko pracują. I dzisiaj my domagamy się tego, że rząd ma przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za siebie. Co to znaczy? Wypłacić tym ludziom należne pieniądze. Oni dzisiaj sprzedają ziemniaki po 10-15 groszy za kilogram. Kiedy w Warszawie monopoliści z dostępem do rynku sprzedają te ziemniaki za 3 zł za kilogram. Niesamowite. Kiedy Polacy nie mają gdzie sprzedawać mięsa, wieprzowiny, świń. Przywożone jest mięso z Niemiec. I główny lekarz weterynarii mówi, że to jest normalne. Że nie mamy powodów, żeby się temu sprzeciwiać. Kłamie w żywe oczy, kpi sobie z tych ludzi, z gospodarzy. Dzisiaj chcemy też, żeby w polskich sklepach priorytetem była polska żywność. A tego nie ma. Tego nie ma. Ci ludzie wzięli bardzo duże kredyty. Między innymi ja. Między innymi oni. By rozwijać swoje działalności. Państwo pozamykało sklepy, stołówki, gastronomię. Tam, gdzie my sprzedawaliśmy. Pozamykali to? Potrafili zamknąć? Niech potrafią zamrozić spłaty kredytów dla tych ludzi. Bo już dzisiaj kilku naszych kolegów jest na skraju wyczerpania psychicznego. Ten problem całej gospodarki trzeba pokazać. A my jesteśmy wyjątkowo zdeterminowani. Policjanci myśleli, że będą nas zatrzymywać na rogatkach. Bo myślą, że my tylko siłowo, tak jak oni. Tak jak władza, siłowo. A my spokojnie, pomysłem, dzisiaj od 12 w nocy kilkadziesiąt traktorów prawie w centrum miasta i nikt nie wiedział, jak się tam dostały, mimo że jest zakaz wjazdu. To jest właśnie siła, pomysłowość tego kraju, tego narodu, tych ludzi, która jest zabijana. Ta siła jest zabijana i trzymana na łańcuchu przez nikogo innego, jak przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. Wydawało się niemożliwe. Jest! Zrobione! Centrum miasta, pierwszy raz! Zdobyte przez rolników! Brawo! 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 Ale kto zrobił tutaj coś złego, żeby go spisywać, robić takie rzeczy? Ludzie przyjechali z problemem, żeby między innymi pani tutaj pomogła. A można go zgłosić wam, żebyście rozwiązali? Witajcie, szanowni państwo. Dzisiaj rolnicy z agrounii wyrażają swoje niezadowolenie na obecną sytuację, jaka panuje w rolnictwie. Na kryzys w sektorze trzody, na kryzys w sektorze warzyw, trzoda. Poniżej ceny tuczników, poniżej kosztów opłacalności, ziemniaki, warzywa, ceny poniżej kosztów opłacalności, rząd nie robi z tym nic. Rząd przez pandemię zamknął nam nasze rynki zbytu, restauracje, hotele, tam gdzie dostarczaliśmy swoją zdrową żywność. I z rządu nie dostajemy żadnej pomocy, żadnej, typu żadnej, naprawdę żadnej. Jesteśmy już jako rolnicy, że jesteśmy na skraju bankructwa i dziś przyjechaliśmy wyrazić swoje niezadowolenie do Warszawy. Przyjechaliśmy tu, proszę państwa, proszę zobaczyć, traktorami. Blisko setka traktorów rolników z agronii, która wjechała w centrum Warszawy. Taki historyczny moment, ale my zawsze robiliśmy mocne rzeczy, ważne rzeczy, ale niestety, my już jeszcze trochę, to nam się pomysły może nie skończą, ale cały czas liczymy na reakcję rządu. Tej reakcji nie ma. Ostatnio, w ubiegłym tygodniu, główny lekarz weterynarii, pan Bogdan Konopka, wypowiadał się, że rolnicy zmyślają, że nie ma importu trzody. Jak to nie ma importu trzody? Parę dni temu nasi koledzy z Agrounii razem z rolnikami z Solidarności wyraźnie pokazali, jaki idzie import trzody z zachodu. Pod zakładem w Wielkopolsce, w Mościszkach, jechali aż ze Świecka do tego zakładu i co wyszło? Że nawet jedno auto kierowca przy sobie nie miał ważnych dokumentów. To jest skandal, proszę państwa. A nasi polscy rolnicy nie mają gdzie sprzedać tucznika. Zakłady im mówią, że nie potrzebują, bo jest pandemia. Ludzie nie jedzą. Jak to nie jedzą? A import idzie pełną parą. Szanowni państwo, zobaczcie. I tu widać najlepiej reakcję rządu
na nasze działania. Tylko to potrafią zrobić. Posługiwać się policją. Zobaczcie, ile radiowozów. Policji z drogówki, policji z prewencji. Za co? Czy my tu jesteśmy jacyś uzbrojeni albo nie wiadomo co? Chcieliśmy tylko pokazać swoje niezadowolenie. Ale tak im jest łatwiej. Politykom jest łatwiej nasłać policję, niż chociażby z nami rozmawiać. Dziękuję, szanowni państwo. Witam, jestem rolnikiem z okolic Środy Wielkopolskiej. Jak widzicie, oto mój ciągnik stoi tutaj w Warszawie. Przyjechaliśmy pokazać problem, z którym się borykamy. Głównym naszym problemem to jest niska cena warzyw. W moim gospodarstwie produkujemy ziemniaki, dostajemy 20 groszy, a w marketach kilogram ziemniaka kosztuje 3 zł. Przywozi się masę tuczników z zagranicy, a u nas rolnicy dostają za kilogram żywca 2,83 zł. Gdzie muszą czekać jeszcze 2 tygodnie za odbiorem swojego tucznika. Tak jak zapowiedzieliśmy, rolnicy z Agrounii, jak powiedzą, to zrobią. Nie ma dla nas strachu. Przywieźliśmy te ciągniki dzisiaj do Warszawy, całą noc nie przez pana, ale pokazaliśmy, że jest problem i czekamy na odzew ze strony rządu. Nie ma naszej zgody na zniszczenie naszych polskich gospodarstw. Witam wszystkich serdecznie z Warszawy w centrum. Jesteśmy tutaj jako Agrounia w miejscu, w którym wszyscy myśleli, że jest niemożliwe do zdobycia, że Warszawa jest niemożliwa do zdobycia, a nam się udało. Jestem tu razem ze swoimi kolegami, bo pokazujemy problem, który mamy bardzo, bardzo, ale to bardzo duży. Ja jestem producentem warzyw z okolic Środy Wielkopolskiej. Na dzień dzisiejszy nie ma nawet możliwości sprzedaży moich produktów. Cena jest śmiesznie niska, można nawet powiedzieć, że jest upokarzająca. Ziemniaki w cenie 15 groszy za kilogram, gdzie w dyskontach płacimy za spakowany kilogram 3 złote. To jest dramat. To jest dramat. Przyjechaliśmy tutaj, żeby wskazać problem. My jako Agrounia, ale zmusili nas do tego rządzący, którzy nieudolnie walczą z kryzysem, walczą z epidemią, walczą z całą sytuacją w tym kraju. Nie możemy sobie dłużej pozwolić na to. Oczekujemy odpowiedzi rządu na nasze wezwanie, do tego, żeby nam wyrównali koszta produkcji, do tego, żeby nam dopłacili do każdego kilograma ziemniaków, warzyw ogólnie, żeby nam dopłacili do każdego kilograma wieprzowiny, wołowiny, do tych wszystkich gałęzi, które oni próbują zamknąć teraz. Mówimy dość. Dość już mamy tego. Dzisiaj Polacy są dyskryminowani w Unii Europejskiej. My nie możemy sprzedawać do Unii Europejskiej ziemniaków. Rozumie to pani? My nie możemy dzisiaj sprzedawać do Niemiec ziemniaków, a Niemcy mogą przywozić do nas ile chcą. Niemcy, Francuzi, wszyscy. A my nie możemy wywozić ziemniaków do krajów Unii Europejskiej. To wspólnota czy nie wspólnota? Ja czuję, że to jest ogromna dyskryminacja. Ale rząd Mateusza Morawieckiego mówi, to jest fajne. Ja lubię, jak naszych biją. I rolnik codziennie musi wstawać o 5 rano, żeby doić krowy. Każdego dnia. Kiedy ja słyszę, że dzisiaj jest sobota i premier Morawiecki nie pracuje, to ja uważam, że pracuje. On dzisiaj w sobotę i w niedzielę też doi wszystkich Polaków. Tak jak rolnik doi krowy, tak premier Morawiecki doi wszystkich Polaków każdego dnia. I my jesteśmy najlepszym tego przykładem. Tu stoją ludzie, którzy są tak naprawdę na skraju bankructwa. Ten pan jest hodowcą świń. Do każdej świni dopłaca dzisiaj ponad 100 zł. Co on ma zrobić? Kiedy jedzie mięso z Niemiec, ono jest droższe. A główny lekarz weterynarii mówi, że to jest normalne. Żyjemy w kraju absurdu, w kraju, gdzie gospodarką rządzą ludzie, którzy spełniają tylko i wyłącznie swoje fobie, fantazje i marzenia. Bo przecież Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że piątka dla zwierząt to było marzenie i fantazja Jarosława Kaczyńskiego. I faktycznie my w Polsce mamy małe ubojnie, które się podporządkowują, no niestety, polski kapitał czy typowo polskie ubojnie, które też wykorzystują tę sytuację i patrzą na tych większych i tak samo wykorzystują rolników. Jest to przykra sytuacja, bo dzisiaj, gdzie Chiny nie biorą trzody, wszystko idzie do Polski i nieważne z jakiej strefy, my tutaj walczymy, żeby to mięso było uczciwie sprowadzane, ale jeszcze oprócz żywca idzie cały asortyment elementów tych odpadowych, tych przodów.
to wszystko jest w Polsce przerabiane. Konsument powinien wiedzieć, że my walczymy też o jakość i o zdrowie ludzi w Polsce. To walczymy o swoje, ale też walczymy o to, żeby naszego dobrego towaru było tu w Polsce robione. Sprawa jest prosta. Zamknięcie jednak restauracji, stołówek, jest to uszczerbek jakby w naszym rynku trzodowym, ale przede wszystkim to, że sprowadzamy, że po prostu Niemcy potracili kontrakty, nie? Zuńczycy potracili kontrakty i my teraz na tym musimy ucierpieć, bo oni przywożą do Polski, do swoich zakładów i tu przerabiają, a nasi rolnicy po miesiącu czekają, żeby odebrać. Żeby dzisiaj złotówkę za maciorę i jest problem ze sprzedażą. Nie ukrywamy, my wiemy, że z tej maciory są robione najlepsze wędliny, długo dojrzewające i za złotówkę, pani wie, to dzisiaj naprawdę to jest litr wody w markecie. Tak, czyli my tak jakby jesteśmy rynkiem zbytu w tym momencie dla wytworów z innych krajów, tak sami nie mając rynku zbytu, czy dobrze rozumiem? Dokładnie, po prostu silny rządzi, nie? Mają siłę przebicia i to, że mają swoje przetwórnie. Jakiej pomocy w takim razie pan konkretnie oczekiwał go rządu w takiej sytuacji? Przede wszystkim byśmy oczekiwali tej pomocy covidowej, jeżeli inni dostali. Zakłady fryzjerskie, a dostało, nie wypominając, wiele zakładów, które cały czas prowadziło produkcję, między innymi zakłady przetwórstwa mięsnego, które dostały dotacje polskich, naszych pieniędzy. Dostali dotacje, a dzisiaj biorą towar i przetwarzają towar z zachodu. I to jest przykre. Zamrożenie przede wszystkim kredytów, bo to też jest wielkie obciążenie, bardzo wielkie. Myślę, że tu na pół roku chociaż składki KRUS-u, czymś trzeba się ratować. Ale ta sytuacja na rynku trzody, to nie jest tylko jakby, no jest najważniejsza dzisiaj, bo tam jest największy spadek. Ale tak samo w tych warzywach, wszystkich owocach jest spadek. To cały rynek się bawi. Witam bardzo serdecznie. Wojtek Szczęsny po tej stronie, rolnik z powiatu złotowskiego, a dokładniej z gminy Okonek. Jestem tutaj pomimo tego, że wiele spraw niby mnie nie dotyczy, bo jestem producentem tylko zbóż i rzepaku. Jednak większość zbóż to są zboża paszowe. Dlatego walczę o to, aby w Polsce była produkcja zwierzęca, trzoda chlewna, zwierzęta futerkowe oraz inne. Ponieważ jeśli nie będzie zwierząt, nie będzie potrzebna pasza, moje gospodarstwo nie będzie miało gdzie sprzedać zboża. Automatycznie to się odbije na tym, że może trzeba będzie zaprzestać produkcji, bo nie będzie co z tym zbożem zrobić paszowym. A trzeba wziąć pod uwagę, że cała gospodarka jest uzależniona od rolnika. Bo moje gospodarstwo musi kupić wszystko. Od maszyny rolniczej, przez ciągnik, kombajn, części. Tu znów wtedy są potrzebne firmy, które obsługują rolnictwo, serwis. Potrzebne są zakłady, które produkują nawozy, środki ochrony roślin, nasiennictwo. Jeżeli, mówię, nie będzie rolnictwa, to cała gospodarka może paść. I wtedy dopiero ludzie z miasta, którzy pracują w tych zakładach, fabrykach, powiedzą, że naprawdę rolnicy mieli rację. Bo na razie często jest tak, że jeżeli robimy protesty, ludzie z miasta, którzy nie wiedzą, o co chodzi, bardzo nas krytykują. A to jest system naczyń połączonych. Musimy się razem wspierać i walczyć, tak jak dzisiaj. Za tym, żeby jeść polską żywność, żeby właśnie tutaj polska trzoda chlewna była, a nie przywożona z zachodu, tak jak ostatnio moi koledzy wykryli to na przejściu granicznym, kiedy z Niemiec przyjeżdżały samochody z żywymi zwierzętami. Panie redaktorze, ta sytuacja, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to jest tragedia. Rolnictwo jest niszczone. Na Podlasiu, my jesteśmy akurat z regionu podlaskiego, przez ASF szkody łowieckie stoją puste budynki. W tych budynkach hodujemy od 5-4 lat szczury, proszę pana. I ten rząd do tego dąży, żeby ta hodowla szczurów w Polsce się rozwijała, a hodowla prawdziwa rolników się zwijała. Dariusz Ciechanowski, rolnik z Goniądza, powiat moniecki. Sam osobiście byłem hodowcą trzody chlewnej. Nasza rodzina w ogóle, można mówić, od 200 lat hodowała trzodę chlewną.
No i od czasu 2014 roku, kiedy pojawił się pierwszy przypadek chorych dzików przy granicy z Białorusią, następnie w 2016 roku przeniósł się na powiat moniecki, nasz powiat, w którym po prostu ASF rozwijał się bardzo intensywnie w Biebrzańskim Parku Narodowym, w którym tysiące dzików zakażonych wirusem wychodziły na poszczególne gminy. To jest 14 gmin otaczających Biebrzański Park Narodowy. W tych wszystkich gminach i kilku powiatach zostały zniszczone hodowle trzody chlewnej i do dziś tam mamy puste chlewnie. Minister Ardanowski wcześniej obiecał, że to się zmieni, że będą wstawiać, tak, na Podlasiu świnie. Następnie no, tutaj trzeba wspomnieć, że drugi problem z trzodochlewną to cena. No, 3,50, 3,80. Dzisiaj mamy taką cenę. Rolnicy nie mogą sprzedać tuczników. Tuczniki przerastają, stoją w chlewniach, a niemieckie tuczniki, jak widzimy, tutaj koledzy z Agrounii patrolowali granicę w Świecku i także ubojnie. I widzieliście to na filmach zamieszczonych w internecie. Trzoda bez dokumentów, tak? Dokumenty wyszły z zakładu mięsnego, kierowca nie miał przy sobie. To jest po prostu skandal. Dyskryminuje się polskich rolników. Ministerstwo, rząd po prostu jest oderwane od rzeczywistości, od po prostu nie wiedzą, jakie mamy problemy, jak my żyjemy tutaj na wsi, nie? To jest skandal, dlatego tutaj przyjechaliśmy zaprotestować, pokazać niezadowolenie i będziemy protestować do skutku. W 2014 roku po wyborach wiceminister do mnie zadzwonił osobiście, Jacek Bogucki, i powiedział, że zrobi porządek z prawem łowieckim, z sytuacją ASF-u, a hasłem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu było trzy plagi podlaskiego rolnictwa. Pierwszą plagą to była choroba ASF, drugą szkody łowieckie, a trzecią koalicja PO-PSL, a oni dalej to powielają. Dalej to samo robią, niszczą rolników. Gdzie jest ich honor? Oni mieszkają na wsi, całkiem mi odbiło po kilku latach spędzonych w Sejmie. Na naszych plecach się wybili, a teraz nas niszczą? Co my mamy robić? Możemy siać zboża, kukurydzę, hodować świnie dla dzików, nie ma problemu. Zboże będziemy siać dla dzików. Tylko niech nam za to zapłacą, bo żaden z nich nie pracuje za darmo, a my pracujemy za darmo, a nawet musimy teraz dokładać, ale niestety nie mamy z czego. No, trzeba tutaj też wspomnieć o piątce Kaczyńskiego. Przez ostatni miesiąc żeśmy protestowali przeciw piątce Kaczyńskiego. Wielu posłów dostało prezenty w postaci obornika, gnojowicy, słomy i jeszcze innych różnych rzeczy. Wywieszane były banery. Uważamy, że to była bardzo dobra akcja napiętnująca tych posłów, którzy zdradzili. To są zdrajcy polskiej wsi. I będziemy nadal pilnować tego tematu, nie pozwolimy, żeby krzywdzono także hodowców bydła mięsnego, bydła mlecznego, bo Polska jest ogromnym eksporterem wołowiny na rynki krajów afrykańskich, także to jest bardzo dochodowy eksport. Nasi rządzący, posłowie i minister Puda nie rozumieją w ogóle, na czym to polega. A poza tym rząd polski rolnikom kazał się przebranżowić i zacząć hodować bydło. Zlikwidować trzodę, zacząć hodować bydło. Kolega zaczął hodować bydło. No i co? I dzisiaj piątka, tak, się dzisiaj wprowadza zakaz? To jest chory rząd. Chorzy ludzie. Trzeba jak najprędzej odsunąć takich głąbów od po prostu od takich spraw decyzyjnych wysokiej rangi, dla nas bardzo ważnych, bo to są dla nas po prostu pieniądze, które utrzymują nasze rodziny. Okrada społeczeństwo dzisiaj, utrzymując te wszystkie akcje policyjne. Nie ma drugiego takiego kraju, żeby policja codziennie była na ulicach. Wstyd.